Hejo, siemaneczko drodzy widzowie, z tej strony wasz kanał Strateg, a oto jest kolejny odcinek serii Dark Souls 3 na moim kanale. Z góry was przepraszam za to, że poprzedni odcinek dość słabo nagrałem, po prostu będziecie się z tego śmiać, ale grzebałem kiedyś w ustawieniach przy mikrofonie i co? I się okazało, drodzy widzowie, że przyciszyłem, dość mocno przyciszyłem swój mikrofon, co widzieliśmy skutki. Raczej co mogliśmy usłyszeć. Okay. Dobra, i tego też wyeliminujmy. Super. Wszyscy wyeliminowani. Dzięki czemu ja zdobywam sobie popielny pierścień Stusa, który odzyskuje mi więcej... więcej many, punktów skupienia przy zabiciu przeciwnika. Jak wypijam Estusika, co nie? Dobra, czemu daję sobie to? Bo tu mamy przeciwnika. Dusza przygnębionego ciała, który wyjdzie mi stąd. On jest bardzo groźny, bo jest bardzo szybki. Łatwo może nas się pozbyć, plus jeszcze zadaje krwawienie. Ale dzięki temu, że był obity, nic mi w ogóle nie zagroził. Czekajcie, czy w ogóle... Na szybko wymienię sobie ten pierścień i hop, całość, okej, fajnie. Wracamy teraz do tego. Tak. Tu mamy pieska, więc uważajcie tutaj na prawo. Jeszcze nie tu, ale tu. Jeszcze raz. Dobra. I tu mamy chyba taki drobny skarb. Grudka tytanitu, okej. Uważaj na lewo, tam też jest przeciwnik, więc no cóż, trzeba uważać. My idziemy sobie do gniazda. Wow, ale się przestraszyłem. Właśnie zginąłem, straciłem kontrolę. Ja myślałem, że... Ja, Flora, nieważne co myślałem, po prostu... Wow, pomyliło mi się, myślałem, że... Ważne czy nieważne co myślałem, drodzy widzowie? Czekajcie. Okej, nie wyłączyło się nagrywanie, super. Więc w każdym razie z góry przepraszam. Za to, że poprzedni odcinek był słabo nagrany, jeśli chodzi o mój głos. Dobra, tutaj dwa pieski leżą, tylko niestety ich jest więcej, jak widzicie. Użyjmy tego, weźmy miecz. Dobra, o dwa pieski mniej, tutaj mamy jeszcze jednego. Zdezorientowanego. Nie wiedział, co się w ogóle dzieje. Szkoda, że... No nie! Zostaw mnie, ty... Strażnicy grobu! Nie! Jak widzicie, oni są groźni. Oj, oni są groźni. A tym bardziej, że we dwóch się na mnie sfokusowali. No po prostu fajnie. Te moje ostatnie odcinki to jest po prostu mistrzostwo, nie? Lustrzany odcinek w lustrzanym odbiciu. Cicho nagrany dźwięk. I przy okazji zgony na samym początku. No po prostu mistrzostwo. Mistrzostwo, nie? Dobra. Użyjmy jeszcze raz ukrytego ciała. Pozbądźmy się tego pieska. Odnówmy staminę. Dobra, jednego mniej. Ukryte ciało! Czy wy to widzieliście? Już to ukryte ciało zaczynało się kończyć, nie?
Ja biorę sobie skarb i spadam stąd. Spadam, spadam, spadam. Nikt mnie nie widział, nikt o mnie nic nie słyszał. No, jeśli wydaje wam się, że idziemy w bezpieczne miejsce, to proszę bardzo. Mamy, drodzy widzowie, dwie jaszczurki. Dwie jaszczurki, wow. Co to jest? Co to jest? Dobra, jedna się sfokusowała! Tylko jednej rzeczy nie rozumiem. Atak z góry zadziałał, super. Ale ja coś sądzę i uważam, iż zaraz mogę paść. Chodź tu. Nie mówcie mi, że to zadało mi obrażenia. Uciekaj! Ajajaj. Estusik, jeden, drugi. Dobra, jedna pokonana. I zdobyliśmy łuski tytanitu. Ale co z tego, jak tu jest jeszcze druga? Pokryte ciało, szybko. Ta już nie jest na tyle głupia, żeby dać się tak omamić, nie? Okej. To akurat mogła mnie trafić. Ale to już jak nie trafiła, nie wiem. Chodź, chodź tu jaszczureczko, chodź. Ucieczka, ucieczka, ratujemy się ucieczką. No nie, dobra. Bo wiecie, gdyby upadła, to by mnie przybiła. A jak mnie przybije, to ginę. Ona na szczęście też już ginie. Jest, udało się. Super, mamy więcej łusek z tytanitu. Super, super, super. No i zostały nam dwa estusy. Tu nie ma żadnych skarbów. Nie ma, okej. Ja teraz muszę wrócić się do tamtego ogniska, odnowić sobie wszystko i przy pomocy ukrytego ciała przebiec przez tych strażników grobów, bo nie chcę mi się z nimi walczyć. Jak widzicie, oni mają dość duży zasięg widzenia i też dobrze słyszą. Więc wow, wow, wow. 43598 duszyczek. No, nie wiem, czy nie lepiej byłoby się teraz przenieść, wiecie co, do kapliczki Zjednoczenia. Zużyć te dusze, które zdobyłem. Wzmocnić sobie tam o jeden poziom. Wzmocnić się o jeden poziom i wtedy ruszyć na tych przeciwników. Więc użyjmy tego, tej duszyczki. Użyjmy jeszcze tej duszyczki, największej. Wow, to jest 20 tysięcy. Chyba przedobrzyłem, co nie? 14 tysięcy zostało, okej. Jak stracę te 14 tysięcy, to nie jest taki wielki ból dla mnie, tak? Ale w tym odcinku mam zamiar zawalczyć z właśnie z trójcy najcięższych bossów.
jednym z trójcy najcięższych bossów w grze. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czekajcie, w ogóle mam dobre pierścienie do walki? To jak, dobra, okej. Dobra, i teraz przebiegamy. Używam ukrytego ciała. Przebiegamy dalej. Tu, gdybyśmy byli rozpaleni, to by nas spotkał mroczny duch. A ja nie chcę tracić w ogóle życia. I tak, chociaż... kusi mnie, żeby użyć... tutaj, rozpalenia. Wróćmy się. Mroczny duch mnie atakuje, właśnie. Co jest? Ej! Dobra, pokonana. Mroczny duch. Córka kryształowego Krimhilda została odesłana. Dobra, ten pokonany. Tu jest przeciwnik. Tak, walka dystansowa, okej. No niestety skarbu nie ma. Tak jak było to na początku gry, ale jak widzicie, wszystko podobne, nie? Jeden leży. Ale ci są mocniejsi, nie? Ale jak słyszycie, ja też nie jestem niczego sobie. Też zadaje mi ładne obrażenia. O, to fajnie udało się dwóch zdjąć. Super. Cieszę się. Dobra, leży. Co my tu mamy? Skryte błogosławieństwo. Super, jak fajnie, fajnie, fajnie. Super. Ja wypiję sobie tutaj estusika. Drugi estus w gotowości. I teraz musimy pozbyć się tutaj tych dwóch gości. Jest! Zostałem uratowany. Super. Odzyskałem estusa po to, żeby go stracić. No, super. Pamiętacie tego samuraja, który czekał tam przy wieży jednej? Możemy go teraz przywołać i to jest mistrz miecza i ja to zrobię. Nawet przy pomocy tego pana będzie mi ciężko pokonać tamtego... tego bossa, który na mnie czeka. Dobra, ten leży, super. Ja sobie przedtem pozwolę wzmocnić. To troszeczkę zużywa. To jest właśnie ten gościu tu. Póki go ktoś inny nie zaatakuje, to on będzie cały czas was agrował. Na was się agrował. Dobra, niech mój się... niech mój odzyska HP i właśnie to zrobił.
No i teraz gorsza jego strona. Dobra, w nogi. Mistrzu, ratuj! Nie, dobra. Przegrałem. Tak blisko. A jednak tak daleko. I odskok, odskok! Jest! Pokonany za pierwszym razem, wow! Dusza czempiona Gandera pokonany, nie no, wow! Boss, który jest w mojej osobistej takiej top 3 ex-aequo z finalnym bossem zajmuje miejsce. Pokonałem go za pierwszym razem, okej, dobra, miałem do pomocy mistrza. Ale on był tylko po to, żeby odwracać uwagę. Ten miks, który my mamy, taki... Nie, nie, dobra, nie, wow. To jest chyba największe zdziwienie na dzisiaj. Jeszcze tutaj muszę pokazać wam tą glewnię. Tylko gdzie ona jest? O, glewnia Czarnego Rycerza. Proszę bardzo, tu macie opis. Okej. To jest to, co, ta broń, którą on się posługiwał. Gdybym miał 28 punktów siły, to mógłbym tego używać. Dałbym do tego moc piorunów. Wow, to byłoby wow. Dobra, wracamy teraz do kapliczki zjednoczenia. Wracamy. Wydajemy to sobie na poziom. Ale wow, ludzie, ja naprawdę jestem zdziwiony, że to za pierwszym razem się nam udało. Nawet nie wiecie, jak bardzo. Wow, cieszę się, cieszę. Oj. Dwie duszyczki miałem pożreć. Skonsumować znaczy się, skonsumować. Ach, anioł. Gdybym coś sprzedał... Sprzedaj, co mogę sprzedać? Tego na pewno nie potrzebuję. Mógłbym sprzedać... Dużo tego mam, jakby nie patrzeć, nie? Przynajmniej z tego z 37. Tego sprzedajmy z 12. Jeszcze trochę mi brakuje. A powiedz mi, co byś powiedziała na te symbole chciwości? Po 500 jedna, okej. Okay. 100. Dużo mi brakuje jeszcze. Ach, 2000. Dobra, sprzedam 3 błogosławieństwa, bo tam musi być powyżej. Sprzedaj 3 błogosławieństwa. Dziękuję bardzo. Wyprzedałem się dla poziomu. inteligencja. Dobra, jak będzie ta inteligencja. Przy okazji, póki tu jesteśmy, zobaczymy sobie, co możemy wytworzyć z jego duszy. I ile ja nagrywam? 20 minut, dobra, to jeszcze zdążymy całą tamtą lokację zwiedzić. No, w razie, bo będzie ciut dłuższy odcinek. Co mogę z jego duszy? Dusza czempiona Halabarda. Gandera 30 punktów siły, o ho ho.
Bierzemy to. Broń bierzemy. Okej. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A powiedz mi, masz mi jakiś nowy... coś nowego do powiedzenia? Most illustrious Lord Seeker. Or should I say, fine kindling for the thrones, is it? And all slain by thy hand. Oh, I have no qualms. In fact, ah, most... Dobra, nie, to jest standardowa gadka, okej. Wiem, powinien jeszcze innych NPC-ków sprawdzić, ale tak jakoś nie chce mi się. Tu będziemy mieli problem, bo tego upadłego czegoś dość dużo, straszno, raczej na szczęście nie dużo, ale strasznych przeciwników pilnuje. A ja powinienem sobie zachować duszyczki na zakup. I tego nie zrobiłem. Na zakup ekwipunku, który będę chciał nosić. Moim zdaniem mi się podoba. Więc wiecie, będę miał okazję sobie pozarabiać. Pofarmić trochę na tych przeciwnikach, jak widzicie. Leży. Jeden. Mam nadzieję, że nie za głośno. Dobra. Tu jest ich więcej, więc spokojnie. Nie, tak jak mówiłem, ten mag to jest OP, nie? Bycie magiem, albo takim... magiem wojownikiem, to jest... to jest zbyt OP. Zbroja Czarnego Rycerza. Mamy... ekwipunek. No, prawie. W połowie mamy ekwipunek Czarnego Rycerza. Wolę, wiecie co, chodzić tutaj na ukrytym ciele, bo... ich tu jest więcej, jak wspominałem. Właśnie. Ich tu jest więcej. Ukryte ciało. Leżeć. Dziękuję bardzo. Pierścień szerszenia, proszę bardzo. Pierścień szerszenia. Wzmacnia ataki krytyczne, okej, fajne. Jeszcze pokażę wam ekwipunek Czarnego Rycerza. Zbroja Czarnego Rycerza. Gdzie może być zbroja ciemności? Czarnego Rycerza. Proszę bardzo, tu jest opis. Okej. Przeczytałem to razem z wami, bo ja nigdy nie dostałem zbroi Czarnego Rycerza, wiecie. No i to jest troszeczkę takie tajemnicze, kim oni są, ale okej. Dowiedziałem się. Wypijmy. Jeszcze chodźmy w jedno miejsce. Tu nikogo nie ma. Tutaj, na spokojnie, nie szalejmy, bo jeszcze spadniemy. I będzie Lipton. A, tutaj nie można, okej. Okej, okej. Ukryte ciało. Przyciąganie w gotowości. Tutaj nic nie ma, nic nie ma, okej. Ukryte ciało. Wiedziałem, że ktoś tam jest. Za mało ich było. Dobra, ten pokonany. Tarcza Czarnego Rycerza. Wow, prawie cały ekwipunek mamy, super. A tu co to jest, bo nie pamiętam? Klinga Chaosu, okej. Jak widzicie, to jest takie odwrócony świat tutaj jest, nie? I to wszyscy strażnicy. Tutaj żadnego skarbu nie ma, nie ma. Czyli możemy wejść do środka. Dusza przygnębionego rycerza. Czyli nic tutaj tak naprawdę już na nas nie czeka.
Ty jak, nic nie czeka, okej. No to idziemy. Wchodzimy do środka. Pozwolę sobie wypić estusika. Znowu tutaj. I tutaj mamy, drodzy widzowie, fragment krętego miecza. Pokażę wam najpierw opis tego. Proszę bardzo. No już macie efekty. A tu jest tego opis. To jest o tyle fajne, drodzy widzowie, że... Co? Że to jest nieskończonego użytku. Młot Kowalski. O, Młot Kowalski to będzie gdzieś tutaj w tej kategorii. Nie, nie, to jest na plus 5, jest na plus 5, okej. Gdzie jest ten Młot Kowalski? Tu jest młot. Proszę bardzo, tu macie opis. Ja się tutaj przeszukam to i owo. A, ja nie mam pochodni przecież, no. Dobra. Pochodnia. Estusik. Pochodnia. Patrzcie, jak to wygląda, nie? A tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma też, no właśnie. O! Oczy strażniczki ognia. Okej. To jest przedmiot, kolejny przedmiot, który otwiera nam nowe zakończenie. Tu powinien być Lutel. Czy Lutel mi coś zostawił? Nic mi nie zostawił. Co za kumpel z niego? B, po prostu B. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. I tu nic nie ma. Tak, tu nic. Oj, czekajcie. Tył. Co tył? Coś się zmieniło? Nie. Nic się nie zmieniło. Dobra, okej. Właśnie, czekajcie, 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 bo jeszcze można przecież co? Wejdziemy sobie tutaj, zanim z tamtą kobitką porozmawiamy, z panią przekupką, to jeszcze tutaj zobaczymy. Wejdziemy i zobaczymy, czy coś tutaj czeka na nas. Tu nic. A jak wejdę sobie tutaj, też nic. Okej, fajnie, kolejne drzewko. Super. Tu nic. Będę próbował tutaj wskoczyć. O ile wcześniej się nie zabiję. O ile wcześniej się nie zabiję. Ale nie, te drzewo się... O, prawie się udało. Prawie się udało. Ale tutaj gałąź jakoś inaczej chyba leży, nie? Jak jeszcze jedno podejście. Tak, inaczej, inaczej to jakieś. Łohoho. Proszę ja was, co to ma być? Dobra. Idziemy sobie porozmawiać po prostu i tyle, bo nic z tego nie... Nic już nie zrobimy. O, ale komuś się udało tam wejść. Patrzcie no. Patrzcie no. Między nagraniami, między odcinkami tutaj spróbuję coś podziałać. I zobaczymy. Co się, czy coś, czy naprawdę się uda tam wejść. Na razie sobie z tą przekupką porozmawiamy. Najpierw porozmawiamy. To skirt the curse's grasp. Tarry not for long.
'Tis dark for now, and not a soul stirs. But remember, fires are known to fade in quiet. Or perhaps thou'rt captive already, like the poor girl. Ona wspominała teraz o Astori. Dobra, okej, to się powtarza. Ona się powtarza. Kupmy przedmioty. I możemy właśnie kupić sobie mianowicie dwa żary, więcej kości i hełm wilczego rycerza. Czekajcie, ja bym najpierw chciał skonsumować sobie duszyczkę. Dobra. Skonsumuję sobie duszyczkę. I kupię sobie tutaj zbroję. Czego? Niestety tutaj nie możemy zrobić. Tutaj mogę to kupić, a co tam mi szkodzi? Już niestety mnie nie stać. To jest mi niepotrzebne. Tutaj ciuszki fajnie byłoby kupić, więc musimy pamiętać, żeby do niej wpaść. A na razie chcę zobaczyć, jak bardzo ciężka jest. Cięższa jest ta zbroja. 7, a ta 9, nie? Ale spójrzcie, jak ja wyglądam. Dobra, okej. Czekajcie, to chcę usunąć. Więc w przyszłości muszę jeszcze tutaj wpaść na zakupy do niej. Ale przedtem, zanim skończymy nagrywać, to co? To spróbuję tutaj wskoczyć, bo niestety tego się nie da otworzyć. Ktoś tam coś napisał, czyli powinno się dać. Żeby się nie zabić, to najpierw użyję sobie pierścienia tego. O, tego. Ktoś tam skoczył, więc powinno się dać, co nie? Okej. Czekajcie, jak tutaj by tam... Jak ja wskakiwałem? Aha, to okej, to się tak nie da. A gdybym spróbował to tak zrobić... O, prawie. Jest! Udało się. Dobra, udało się. Udało nam się. Hip, hip, hura. Czy coś tutaj na nas czeka? Coś tutaj na nas czeka. Nic tu na nas nie czeka. Okej, dobra. Tu, gdy nawet spadł, to wiecie, to... to ten pierścień by i tak mi nie pomógł. Ukryta ścieżka, no jak widzicie, tak średnio z tą ukrytą ścieżką, bo tu nic nie ma, nie? Tam, taram, nic tu nie ma. Lipton. Nie, Lipton. Nic tu nie ma. Możemy sobie tylko jedynie tu zeskoczyć, no i tyle. Dobra. Więc drodzy widzowie, ja pozwolę sobie skorzystać z tego fragmentu krętego miecza i się przenoszę do kapliczki Zjednoczenia, gdzie się z wami pożegnam, a sam osobiście między odcinkami udam się do mojego ulubionego miejsca, by pofarmić duszyczki, uzbierać 30 tysięcy duszyczek, po czym wykupić sobie cały inwentarz. Więc hej, cześć i czołem, drodzy widzowie. Na razie, elo.